Witam Was serdecznie w dzisiejszym vlogu. Jesteśmy w miejscu, gdzie znajomi, rodzina nam polecili, żeby zobaczyć ten zamek. Opowiadano o nim jak o obiekcie z bajki. Doczytuję właśnie informacje w necie. Jest to słynący z 99 wież i 360 pomieszczeń zamek, który swym niesamowitym urokiem i bajkową architekturą, a także rozległym parkiem z kilkunastoletnimi dębami oczaruje wszystkich. Zobaczcie, czy tak jest. Ewelinka, pokaż naszym widzom. Oto ten zamek w Mosznie. Podejdziemy bliżej, popatrzymy sobie. Zabieram Was. Sam jestem podniecony przyjazdem do tego miejsca. Naprawdę pierwsze wrażenie niesamowicie pozytywne. Ewelinka aż zamarła z wrażenia. Naprawdę. Po prostu ten obiekt robi niesamowite wrażenie. Wejdziemy sobie do środka. Wejdziemy? No pewnie, że wejdziemy. Można wejść. Ale trzeba chyba bilet kupić. Dzisiaj jest za free. Ale ogólnie wchodząc do środka trzeba nabyć bilet w kwocie 10 lub 16 zł. Do parku, ale jak chcemy wejść do środka, to chyba tu mamy. A jak ktoś chce wejść do środka, zwiedzanie, życie codzienne w parku plus wstęp do parku. Nie, co ja gadam, zwiedzanie, życie codzienne zamku plus wstęp do parku 56 lub 74 ziko. Ale i tak pewnie warto. Na pewno. Tutaj mamy wejście główne do środka. Spójrzcie na tą architekturę, jak to jest wszystko wykonane z pięknymi zdobieniami, z detalami. Jest niesamowite. To jest naprawdę niesamowite. Trochę jeszcze tam Wam pokażę, jak to wygląda u góry i przejdziemy sobie dalej. Ewelinka tam zwiedza, podpatruje, dech w piersiach i zawiera. Zawiera. Zobaczcie, z okna ładny balkonik stylowy. Kopie, ale oryginalnych bram, które tutaj były. Zobaczcie. Wszystko ma swój smak. Niepowtarzalne miejsce, niepowtarzalny klimat. Dotarliśmy już do kolejnej części zamku. Na dole tam w oknach słychać muzę, jakiś jest fitness, widać zajęcia są prowadzone. Tam dalej Ewelinka relacjonuje na telefonie. Dziewczynom pokazuje miejsce, w którym jesteśmy. A ja chcę Wam pokazać, zobaczcie te takie mozaiki, które są wkomponowane. Tam scenki walki zwierzyny, jest jakiś leśniczy. No, robi to wrażenie. Mam nadzieję, że widzicie też to. Oczywiście zamek jest cały czas w remoncie, a dochodzimy do miejsca tarasowego z wyjściami na ogrody. Spójrzcie, spójrzcie, zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Jest to niesamowite, robi to niesamowite wrażenie. Podejdziemy jeszcze bliżej, bo widzę tutaj, zobaczcie, figury. Oryginalne figury z tego pałacu. Zobaczymy, co tutaj jest napisane. A nie, że wchodzić do góry nie można. Natomiast spójrzcie. Może te scenki Wam coś mówią. Piękne figury. Wyrzeźbione w jakimś kamieniu, ale ciężko mi powiedzieć, co to za kamień. Idziemy sobie teraz dalej. Chciałem wejść do góry, ale jest taka informacja. Przejścia nie ma, trwają prace remontowe. A jest tutaj co robić. Jest naprawdę co robić.
Za moimi plecami jest wcześniej pokazywany Wam taras, a z tego tarasu jest taki oto widok na fontannę przypałacową, która została już uruchomiona. Robi to niesamowite wrażenie. Co ty taka skupiona jesteś? Piękne kadry robię. Relacje już też zdałaś do naszej miejscowości. Wszyscy wiedzą, gdzie jesteśmy i co oglądamy. Tak jest. Staram się, wiesz, uwiecznić tą chwilę. Oddaliłem się za fontannę, żeby pokazać Wam cały ten zamek w okazałości. Z jego najpiękniejszej strony, o ile tak to można nazwać. Chodź, jeszcze foteczkę sobie zrobimy. To robimy sobie foteczkę na pamiątkę. Dawaj. Zobaczcie, gdzie dotarliśmy. Jakie piękne miejsce. Teraz przez ten pomostek wejdziemy sobie do tak zwanej Alei Lipowej, która jest przyległa do zamku, ale chciałem zwrócić Waszą uwagę, zobaczcie, na słupku jest herb rodu właścicieli tego zamku w Moszni, a my idziemy dalej się przejść tą alejką. Prowadź, nasz przewodniku. Poczujcie z nami ten klimat. To miejsce jak z bajki. Jest jak z bajki. Tutaj człowiek odpoczywa. Musicie koniecznie odwiedzić zamek w Mosznie, jak będziecie na Opolszczyźnie. A 300 metrów od zamku, za parkiem pałacowym, jest cmentarz rodowy właścicieli tegoż właśnie zameczku. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Robi niesamowite wrażenie, zobaczcie. Zanim przejdziemy na drugą stronę bramy, pokażę Wam, jak ta brama wyglądała. Jest to oryginalna brama przed pewnie ponad 100 lat. A teraz idziemy dalej. Wokoło wszędzie rosną dęby. Cmentarz zachowany w bardzo dobrym stanie. Widać ścieżki wydeptane, czyli turystów jest tu bardzo dużo. Każdy, kto tutaj chce zobaczyć, czy interesuje się tym miejscem, obowiązkowo musi wejść na ten cmentarz. Ja idę od tej strony. Zobaczcie, tu doprowadzone były takie piękne oto schody. Brama główna przy ceremoniach na pewno była otwierana, a tutaj jest wejście tradycyjne, a tak wyglądają nagrobki właścicieli pałacu. Pokażę Wam z bliska. Ciężko jest odczytać inskrypcje, które są napisane. Są herby rodowe. Podchodzimy do drugiego nagrobka. Też niesamowite wrażenie, pamiątka po tych ludziach, co stworzyli to, będzie trwała wieki, póki wszystko to będzie się tutaj trzymało. A tutaj podejdziemy. Hubert Ruth Thiel. To był syn tego właściciela. No wiem, to doczytaliśmy, czyli Hubert, syn właściciela, który stworzył zamek w Mosznie, rodu von Thiele. Winkler. O, a tutaj krzyż upamiętniający co? Ruth von Thiele Winkler 1866-2016.